Powiedz w takim razie o tym, czym jest koncentracja, skoro w tym kierunku chcemy um, dzisiaj zmierzać. Dlaczego chcemy zmierzać? Kilka lat temu um, Paweł wspomina Twój warsztat na ten temat, chociaż Ty nie do końca pamiętasz, że właśnie o koncentracji wtedy opowiadałeś, bo być może temat był nieco inny. Nie, yeah, no być może. <laughs> po prostu tych szkoleń, warsztatów już prowadziłem tyle i koncentracja rzeczywiście jest taką umiejętnością mentalną, która. Interesuje trenerów, która interesuje zawodników i która jest na pewno konieczna do tego, żeby no, robić coś na wysokim poziomie. Niezależnie od tego, czy jesteśmy w sporcie, w pracy, czy mm, robimy jakieś rzeczy y, stricte dla siebie w ramach jakiegoś hobby. Ta koncentracja jest w, w wszechobecna i jest po prostu potrzebna. To czym ona jest? Koncentracja jest świadomym kierowaniem swojej uwagi na te rzeczy, które są istotne w danym Moment. I tutaj od razu mogę powiedzieć o tym, czym jest uwaga, bo często mówimy o koncentracji, ale tutaj jakby pełna nazwa konceptu jest koncentracja uwagi. Koncentracja uwagi może być dowolna albo mimowolna. Ta mimowolna jest taka, kiedy jakby siła albo intensywność bodźca jest tak duża, że ja muszę zwrócić tam swoją uwagę. Jak usłyszycie coś głośnego, to mimowolnie musicie Popatrzeć i sprawdzić, czy jesteśmy bezpieczni na przykład, tak? Koncentracja uwagi, o której mówią trenerzy, jest koncentracją dowolną, czyli taką, którą ja dowolnie, świadomie, mogę kierować na bodźce, które są dla mnie teraz istotne. I ta koncentracja dowolna ma kilka takich cech, które myślę, że z perspektywy trenera piłki nożnej warto poznać, tak, żeby lepiej tą koncentracją zarządzać u siebie i u swoich zawodników.